Hejka moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale. I dzisiaj słuchajcie trochę z innej perspektywy, bo w sumie chyba na tą część pokoju jeszcze nigdy nie nagrywałam. A stwierdziłam, że przydałoby się wprowadzić coś nowego, z racji, że teraz kwarantanna, nie mam zbytnio gdzie nagrywać. Dlatego nagrywam u siebie w pokoju, staram się, żeby były na różne miejsca. Także jesteśmy tutaj, mamy lustro, z racji, że dzisiaj będzie kolejny haul zakupowy. Ja wiem, że wy te haule uwielbiacie, tym razem jednak jest to coś innego, z racji, że ubrań nie wybierałam sobie ja sama, tylko wybierała mi je moja mama. Ten filmik planowałam nagrać już dość dawno temu, ale przez kwarantannę wszystkie galerie zostały pozamykane, sklepy, a jednak zakupy przez internet to nie jest to samo. Proszę bardzo, jest trochę tych rzeczy. Także zobaczymy, będziemy mierzyć wszystko, będziemy sprawdzać, jestem ciekawa bardzo. No i co? Myślę, że czas rozpocząć ten odcinek. Pamiętajcie, jeżeli takie coś wam się spodoba, klikajcie w ten czerwony przycisk na dole. No a my zaczynamy. Także co? Myślę, że zaczniemy od pierwszej siatki, jaką tutaj w ogóle mam. Taką najmniejszą, czyli siatka z Zary. Tak to się prezentuje. Wyciągam pierwszą koszulkę. I co my tu mamy? Koszulka ta jest z Zary i prezentuje się ona tak. Jest to koszulka z myszką Miki i z Kalifornią Los Angeles. Piękna koszulka, naprawdę. Myszka Miki, ja uwielbiam myszka Miki. Jest takim właśnie, bardzo ostatnio polubiłam taki jakby, kurde, nie wiem, to jest melanż? To chyba nie jest melanż, ale bardzo, bardzo lubię właśnie taki jakby sprany kolor. I jest to rozmiar S. Także co? Mierzymy. Okej, proszę bardzo, tak się prezentuje ta koszuleczka. Ja w sumie na razie mam dresy, więc będę wyglądać teraz jak taki typowy dres, za duża koszulka, ale nie powiem wam, że ostatnio mega polubiłam takie troszkę większe koszulki. Prezentuje się to bardzo fajnie, mega mi się podoba i jest przede wszystkim takie słodkie. Ten nadruk jest przepiękny, tutaj pokażę wam go z bliska. Nie no, koszulka jak najbardziej trafiona, ja uwielbiam motywy bajkowe połączone z takim rzeczywistym światem, na przykład też przerabianie jakichś gwiazd, jakichś, wiecie, księżniczek Disneya czy coś w tym stylu. Mega mi się to zawsze podobało. Koszulka pasuje, tutaj będziecie też mieli takie fajne ujęcie, jak tutaj się przeglądam w lustrze, bo to też w sumie fajnie wygląda. No i co, koszulka super, mi się ona mega, mega podoba. Kolejna rzecz, która jest w tej siatce z Zary, to jest druga rzecz i już ostatnia. I uwaga, to jest druga koszulka, jakiś taki topik. Okej, coś w tym stylu. Jest to jakaś taka koszulka, kosztowała 35,90 i jest to rozmiar S. Tak się ona prezentuje, ma tutaj jakby takie, jakby to nazwać, takie jakby, że można zaciągnąć sobie. O, coś w tym stylu. No dobra, zaraz będę mierzyć, zobaczymy jak to wygląda. Okej, mamy drugą koszulkę. Tak się ona prezentuje, ma ona ogromny dekolt, naprawdę ogromny. Ale wydaje mi się, że nie wygląda jakoś tak super, wiecie, wulgarnie albo coś w tym stylu. Wygląda tak uroczo, dziewczęco i bardzo, bardzo mi się podoba. Wydaje mi się, że będzie idealna na jakąś imprezkę. Jedyny minus jest taki, że będę musiała ją wyprać, z racji, że od wieszaków tutaj, jeżeli na przykład dam sobie o tak, to widać, odstaje mi tutaj tak, to z racji, że koszulka pewnie wisiała na wieszaku. Tak się bardzo często robi, ale nie no, jest naprawdę fajna. Oczywiście można ją sobie, tak jak ja teraz, sobie tutaj związać, ale jeżeli ktoś woli, żeby ona była troszkę dłuższa, to można też nosić ją tak. I to też dobrze wygląda, serio. Wygląda teraz tak wygląda jak normalna koszulka, tylko wiadomo, z troszkę większym dekoltem, ale ten dekolt można też troszkę podciągnąć. Można się bawić tą koszulką, to jest taka koszulka do zabawy, ale też naprawdę fajna. Dobra, lecimy teraz do kolejnej siaty i tym razem jest to siatka ze Stradivariusa, ale ja wiem, że tutaj są pomieszane rzeczy, moja mama nie brała jakoś super dużo reklamówek, także mamy tutaj kolejną siatkę, ale to niekoniecznie będą rzeczy ze Stradivariusa. Także po prostu będę sięgać i będę wyławiać i zobaczymy, jaka po prostu będzie metka. I metka, którą teraz mamy, to jest metka z H&M-u, rozmiar XS, 19 zł kosztowała. Mój ulubiony ostatnio kolor, jest przepiękny, mam go nawet na paznokciach, nie wiem, czy zobaczycie. O, proszę bardzo, nawet identyczny. Piękny, czekajcie, mu się tutaj zaplątało. Jest to taka zwykła koszulka właśnie w takim lawendowym, liliowym, to jest bardziej liliowy niż lawendowy kolorze i tutaj widzę, że ma jakąś taką naszywkę przeuroczą, takie serduszko. No wygląda to bardzo słodko, bez tego serduszka również byłoby piękna. Koszulka prezentuje się tak, najzwyklejsza taka koszulka, możemy sobie tutaj związać, będzie ładnie dodawała takiego uroku. Ja ostatnio mega jestem zawiązanie takich koszulek. Lecimy teraz z kolejną rzeczą od razu. I co? I mamy tutaj spodnie tym razem. I są to już spodnie ze Stradivariusa, jak widać. Z
Stradivarius i uwaga, są to spodnie. Kosztowały 79,90 i jest to rozmiar 34. Okej, no i mamy zwykłe czarne rurki z mega wysokim stanem i powiem wam, że to dobrze, bo ja bardzo, bardzo lubię wysoki stan w spodniach. Ja nie wyobrażam sobie nosić spodni z krótkim stanem. Jedyne spodnie, które mam z niskim stanem, to kupiłam dlatego, że mi się tak bardzo podobały i były jeszcze na wyprzedaży. Ja po prostu stwierdziłam, że nie no, muszę je kupić. Może wezmę kamerę i pokażę wam je, bo spodnie będzie ciężko inaczej. Proszę bardzo, tak się one prezentują. Leżą na mnie idealnie. Nigdzie nie odstają, a ja mam to, czy tutaj troszeczkę z tyłu, ale to jest tak minimalnie. Ja mam taką tendencję do spodni, że one mi zawsze strasznie odstają w pasie. Okej, no i spodnie są jak najbardziej spoko. Zobaczymy jeszcze, jak będą razem z paskiem. Ja myślę, że odetnę już od nich metkę, bo na pewno je zostawiam na 100%. Zresztą na razie nie ma rzeczy, które bym musiała sprzedać, odesłać. Wszystkie rzeczy są naprawdę super. Zawsze lubię, jak na przykład jakieś elementy, jakieś właśnie guziki czy coś w tych spodniach są po prostu jednego koloru. Czyli na przykład jak kupujemy czarne spodnie, to fajnie, jak guziki są czarne. Zdaje się, że nie ogranicza nas to, jaką biżuterię mam wybrać. Wiadomo, większość osób na to nie patrzy, ja też na to nie patrzę, ale jednak czasem, jeżeli nie nosimy żadnego paska, to fajnie to wygląda, jeżeli to jest po prostu dopasowane. Okej, spodnie ubrane z paskiem prezentują się tak, wyglądają jeszcze lepiej. Także super, ja jestem uzależniona od pasków, nie wyobrażam sobie ubrać jakichkolwiek spodni bez paska, chyba że dresów. Ale ogólnie karde, nawet jak są niedobre, to noszę po prostu z paskiem, bo lubię bardzo paski nosić. Dobra, lecimy z kolejnym od razu, nie przedłużając, i mamy tutaj... Okej, kolejną rzeczą, którą wyciągnęłam z tej siatki, to jest to bluza XS z H&M-u, 59,99. Tak ona się prezentuje, mimo to, że jest to XS-ka, to wygląda na troszkę większą. Jest bardzo milusia w środku, ma taki jakby futerko. Można ją nosić na luzie bez jakiegoś podkoszulka, bo jest mega milusia. A ja na przykład pod takie bluzy zawsze zakładam podkoszulek. Naprawdę mi jest takim wygodnie. Jest duży i wiecie, z czym ja to widzę? Wiecie, z czym ja widzę tą dużą bluzę? Ja widzę ją z kolarkami. No, kolarki idealnie z tego będą pasować. No ale dobra, przymierzmy. To jest taki kremowy kolor. Tak się prezentuje ta bluza. Jest taka po prostu zwykła oversize'owa bluza, znaczy oversize'owa. Ona to jest ogólnie XS-ka, a jest, jak wiecie, mega duża. Ja takie bluzy często wpycham sobie tak w spodnie, ale nie będę teraz tego robić, bo wiem, że dużo osób tego nie lubi. Ale fajnie ona wygląda, naprawdę bardzo ładnie wygląda. Mega mi się podoba. Kolejna siatka i uwaga, proszę bardzo, tym razem mamy czapeczkę. Czapeczkę Super Dry'a, kosztowała 129 zł i jest to jeden rozmiar. Tak się ona prezentuje, jest to czapeczka tie-dye. Jak widać, przechodzą tutaj piękne kolory, mamy taki róż, zieleń, niebieski, no i biały. Ja czapek jakoś często nie noszę, ale taką to, słuchajcie, będzie się nosiło. Już wiecie, dlaczego nie noszę czapek. Nie no, czapeczka fajna, taka bardzo dziewczęca. Co sądzicie? Krótkie włosy, ja. No, takie dotąd. Czy lepiej takie? O, dobra. Okej, i kolejna rzecz, którą tutaj mam, to jest koszulka. Koszulka z Guessa, czyli mamy pierwszą jakąś taką bardziej markową rzecz, chyba pierwszą. Super Dry to chyba nie jest jakaś marka, ale dobra, no poproszę bardzo. Palmami, czyli idealnie będzie do mnie pasować, bo ja uwielbiam palmy. Naprawdę, proszę bardzo, tak się prezentuje. Dobra, mierzymy. No nie no, ta jest przegenialna, jej. Jest świetna, te palmy, efekt tych palm daje mega uroku. Co prawda jest ona właśnie taka, nie wygląda jakoś tak super, jakby była genialnej jakości, ale naprawdę wygląda fajnie. Widzę coś tutaj bardzo ciekawego, bo ja jeszcze nigdy nie miałam takiej kurtki. Jest to kurtka Reflective z Bershki, rozmiar XS. To jest taka kurtka bomberka, może taka bardziej wiatrówka, ale jest mega. Serio, ja zawsze chciałam mieć taką kurtkę, a nigdy nigdy nie mogłam znaleźć jakiejś może fajnej. Po prostu nie podobała mi się żadna jakoś tak, żebym mogła sobie kupić. A tutaj... Proszę bardzo. Jest kozacka. Ja mam ogólnie włączoną teraz lampę, więc wy i tak mniej więcej teraz widzicie, że ona się trochę świeci. Ale to nie jest to samo, jak robicie zdjęcie z fleszem. To nie jest to samo. Czekajcie, zrobiłam sobie zdjęcie z fleszem w lustrze. Zrobiłam sobie zdjęcie i wygląda ono tak. No wstawię wam je tutaj. Tylko właśnie jeszcze tutaj widzicie z lampą. Może wyłączę na chwilkę lampę. Okej. I ona, widzicie, normalnie jest taki ciemny szary. Dobra, włączamy lampę z powrotem. To jest bluza.
Jest to bluza z Adidasa. O kurde, to tutaj troszkę kolejna inna rzecz. No tak ona wygląda, jest fioletowa, czyli kolejny mój ulubiony kolor. Dobra, także co, ja się rozbieram i słuchajcie, zakładamy tą kurtkę, tą bluzę, sorki, tą bluzę, którą mamy tutaj. Tak się prezentuje bluza z Adidasa. Jest to taka zwykła, klasyczna bluza. Taka najzwyklejsza, najlepszy jest chyba tył. Zobaczcie, tutaj, o, czekajcie, metka. Tak się prezentuje tył tej bluzy. Wydaje mi się, że widzicie tam. Jest naprawdę fajny, ma tutaj jakby taki tył z siatki. No wiadomo, jest to sportowa bluza, bo zresztą jest od Adidasa, ale wygląda naprawdę, naprawdę fajnie. Przedostatnią rzecz w tym kolorze to jest to, słuchajcie, z Bershki case na AirPodsy. Paznokcie, bluza i case na AirPodsy. I jeszcze nawet, patrzcie, case na telefon, co prawda w troszkę innym kolorze, ale wciąż jest to taki fioletowo-liliowy. A no ale tak to wygląda. Ej, fajnie. No i jest takie na otwarcie, tutaj już nam nic nie spada. Ej, fajnie, naprawdę nie, fajny, fajny kejsik. Teraz będę z tym nosić. Dobra, lecimy od razu z następnym. I z tego co widzę, to została nam jedna bluza i dwie shorty, dwa pary shortów. Dobra, to teraz może bluza, żeby spodnie już sobie zostawić na koniec. I tutaj widzę, że to jest bluza z Rip and Dipa. Mamy z kotem, o ja, ale w ogóle śliczny kolor tej bluzy. Na plecach mamy takie wielkie, wielkiego kota Rip and Dip. Tutaj z przodu tak się ona prezentuje. Wow, ale kozak. Jezu, jak ja chciałam mieć już dawno, powiem wam, taką streetwearową jakąś bluzę. Mam jedną z Trashera, ale ona jest już troszeczkę stara, już mi się troszkę ten jakby napis Trasher tak zmył i no nie wygląda tego super dobrze, a teraz mam taką jeszcze w takim pięknym kolorze. O kurde, zobaczcie sobie plecy, tak się prezentują plecy. O, muszę skoczyć. O, nie, no jest kurde. Zostały nam dwie ostatnie rzeczy. I są to dwie pary shortów. Jedne są z Bershki i drugie są też z Bershki. Okej, okay, pierwsze to są takie czarne. Dobra, myślę, że zaczniemy od tych czarnych, jak już je wzięłam. Pod nie, po prostu troszeczkę z wyższym stanem. Rozmiar 32, kosztowały 69,90. Okej, okay, założyłam już spodnie, niestety będę musiała tak podwijać bluzę, no bo założyłam ją, to już nie będę jej ściągać, ale tak ona się prezentuje. Tak się prezentują te shorty. One mają tutaj po bokach jakby takie, nie wiem, takie elementy dekoracyjne. To są takie spodnie, kurde, jak go chcę nazwać? Nie wiem jak nazwać. One mają tutaj taką gumeczkę, są na mnie przez to idealnie w pasie, co bardzo ułatwia. Nie widać mi pół tyłka, bo są też takie troszeczkę dłuższe. Nie no, jestem bardzo z nich zadowolona. Okej, okay, i ostatnia rzecz, czyli takie shorty jeansowe z Bershki. Powiem wam, że ja na te shorty polowałam już dłuższy czas i ich nigdzie nie było. One były w zeszłym roku dostępne, ale ja wtedy jeszcze byłam troszkę bardziej wąska, troszkę mniejsza i nie miałam takich bardziej kształtów, a teraz, no powiedzmy, że dalej nie jestem, ale troszeczkę bardziej jestem już kształtna, przez co mogę sobie pozwolić na takie shorty. Zobaczymy, jak one będą leżeć, ale zawsze je chciałam mieć, także po prostu nie będę teraz żałować przynajmniej, że spróbowałam. Zobaczyłam, jak one na mnie leżą. Okej, okay, założyłam je i są idealne w pasie, po pierwsze. Nic to nie jest. Na tyłku też wyglądają dobrze, widać mi, nie widać mi pół tyłka, tylko naprawdę fajnie leżą. Nie no, kolejna kozacka rzecz. A ja nie wiem, co już mam mówić w tym haulu, bo na przykład jak za full, niektóre jeszcze były za duże, przez co miałam czasem co jakichś słów takich innych używać, a tutaj po prostu czasem mówię super, kozak, ekstra, pewnie będę pełno powtórzeń w tym filmie jak zawsze, ale naprawdę te wszystkie rzeczy są przesztosowe i dziękuję bardzo mamie, bo naprawdę kozak robota, serio, nie spodziewałam się, że wszystko mi się będzie podobać. Wszystko jest w takim moim stylu, wiadomo, mam je zna najlepiej, więc wie, jakie ja rzeczy noszę, jakie ja rzeczy lubię, co lubię, jakie kolory lubię, także mama mnie bardzo dobrze zna, wie, co bym wybrała. Jest kilka takich rzeczy, których nawet bym nie spojrzała na to, po prostu przechodząc, serio, że po prostu nie spojrzałabym, ale teraz, jak na przykład już zauważyłam to, jak mama mi to kupiła, zauważyłam to, przymierzyłam, to teraz będę się częściej rozglądać za takimi rzeczami, bo wszystko, co dzisiaj wystąpiło w tym haulu, mi się podoba i wydaje mi się, że częściej będę zerkać po takie rzeczy. No i co, ja już dziękuję wszystkim bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka. Dajcie znać, która rzecz wam się podoba najbardziej, a której byście nigdy nie ubrały. Mi chyba najbardziej, no, podoba się ta bluza, ona jest przecudowna. Jestem z wszystkiego zadowolona, bardzo dziękuję mamie. Przesyłam buziaka. Jeżeli chcecie więcej takich odcinków, gdzie mi mama kupuje ubrania, albo ktoś inny, może po prostu dam na przykład Martynie budżet i ona będzie mi kupować ubrania, także dajcie znać w komentarzu, czy chcecie więcej takich odcinków. Ja wiem, że wy jakieś takie różne hole lubicie, także co, dziękuję za ten odcinek. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę. Do następnego i cześć.